Na karcie referendalnej dopisać coś można, ale ja bym sugerowała, żeby tego nie robić. Jeżeli na przykład nasz dopisek przejdzie przez linię kratki, która jest umieszczona przy odpowiedzi na tak albo na nie, jest to dosyć skomplikowana historia, więc jeżeli chcemy, żeby nasz głos był sprawczy, czytelny, ograniczmy się do tego, co chcemy naprawdę zrobić. Swoje myśli i dopiski zachowajmy na inny raz.